Kupis, tor pierwszy, Peter, tor drugi, Kilian, tor trzeci, Sierocki, tor czwarty, piąty, tor pusty, szósty, Chorbowicz, siódmy, Santkiewicz, ósmy, Machiński. Rywalizacja finałowa na dystansie 110 metrów przez płotki mężczyzn. Tym razem obyło się bez fal startów. Dobrze zaatakował pierwszy z płotków Krzysztof Kilian. On teraz wysuwa się na prowadzenie, chociaż kontra ze strony Michała Sierockiego, zawodnika ZS-u UMCS Lublin. Teraz na kolejnych płotkach przewagę wypracował na tyle dużą, że to on wygrywa ten wyścig i to on zostaje młodzieżowym mistrzem Polski w biegu na 110 metrów przez płotki. 13,80 nieoficjalny pomiar czasu zawodnika gospodarzy imprezy rozgrywanej właśnie w Lublinie. Rywalizacja, no taka, która początkowo wydawała się specjalnie pod dyktando Michała Sierockiego, nie będzie się układać, ale gdzieś po tym trzecim, czwartym płotku rytm świetny nadany. No i udało mu się szybkości na tyle dużej nabrać, że wyprzedził rywali. Wielka radość zawodnika AZS-u UMCS Lublin. Jeszcze raz to widzimy, tor czwarty wyraźnie z przodu. Potwierdzenie wyniku biegu na 110 metrów. Kilian faktycznie ze srebrem, Santkiewicz z medalem brązowym.